Czy wiesz, jak wygląda prawdziwe zło? Czy widziałeś kiedyś kogoś, kto jest uosobieniem najczystszego zła? Czy poznałeś kiedyś człowieka, który mógłby odegrać rolę szatana w twoim najgorszym koszmarze? Ja nigdy nie spotkałem kogoś takiego. A przynajmniej tak mi się wydawało. Przez moje całe życie nie widziałem na oczy kogoś prawdziwie złego. Nikogo z gatunku tych, którym wystarczy spojrzeć w oczy, by wiedzieć, że okrada miejscowe sklepy, napada dzieci i podpala koty. Można powiedzieć, że całe moje dotychczasowe życie było pełne ludzkiego dobra. Żadnych bezczeństw, żadnych zbrodni. Każdy minięty człowiek wydawał się aniołem. Do czasu. To była zwykła niedziela. Był początek lutego. Za oknem topniały ostatnie zaspy śniegu. Na okrągło lał deszcz, a chmury były czarne, jak gdyby zwiastowały apokalipsę. Pogoda jak w Irlandii. Siedziałem znudzony przed komputerem. Oblicza mojego pokoju rozjaśniał tylko monitor, na który to patrzyłem z nieukrywanym zmęczeniem. Całkowicie znudzony wstałem od komputera i podwędrowałem do salonu. Idąc przez ciemny korytarz, czułem się jak bohater horroru. Jak ofiara, która tylko modli się, by za rogiem nie stał zabójca. Przeszedłem do salonu i włączyłem telewizor. Coś było nie tak. Telewizor zaczął szumieć. Obraz lekko śnieżył. Dźwięk był miejscami zniekształcony. Przełączyłem na wiadomości. Prezenter na jednym oddechu wyrzucał z siebie niezrozumiałe informacje. Jego oczy, jego usta, jego twarz. Ręce trzęsły mu się. Oczy były przerażone. Źrenice szerokie jak u narkomana. Wyglądał, jakby nie miał tęczówek. Jego usta wyrzucały drżącym głosem słowa z niewiarygodną prędkością. Na jego twarzy malowało się przerażenie. Był tak wystraszony, że człowiekowi stawało serce od samego patrzenia. Ale w jego minie było coś jeszcze. Gniew? Wyglądał jak triumfujący mściciel. Na czerwonym pasku przelatywały wstrząsające wieści. Nie trafiało to do mnie. Każde słowo było jak rzucony o moją czaszkę ostry kamień. Widziałem napisy, lecz nie rozumiałem nic z nich. Zamiast tego sam zacząłem drżeć. Widziałem tylko strzępy. Ale wiedziałem, że coś się dzieje. Ewakuacja. Tak brzmiało kluczowe słowo. Zaraz po nim. Śmierć. Kilka razy powtarzane. Katastrofa. Parę razy było widać nawet. Początek końca. Początek końca? Chodziło o koniec świata? Spojrzałem za okno. Burza ogarnęła miasto, ale chmury... To nie było ciemne, szare czy granatowe niebo, do jakiego nas przyzwyczaiła burza. Niebo było czarne. Całkowicie czarne. Niczym głęboka otchłań. Między tymi czarnymi chmurami przebijało się w paru miejscach światło. Białe, oślepiające promyki światła przebijały czarne obłoki jak strzała. Grad lecący z nieba wyglądał jak małe, ostre strzały, które lecą by ugodzić ofiarę. Wtedy wysiadł prąd. Wiedziałem, że już pora. Złapałem telefon, portfel, kluczyki i kurtkę. I wybiegłem z mieszkania, nie zamykając go. Przez ogarniętą mrokiem klatkę schodową biegli moi sąsiedzi. Wszyscy spłoszeni jak ja. Słyszałem, jak moi sąsiedzi proszą się nawzajem o pomoc. Tomas! Krzyknęła moja starsza sąsiadka, która próbowała się wydostać z mieszkania swoim wózkiem inwalidzkim. Tomas, proszę pomóż mi! Tom! Krzyknął Jack, nastoletni syn sąsiada. Tom, chodź tutaj! Podbiegłem do sąsiadki, starszej pani Lindy. Zawsze ją lubiłem. Miła, uśmiechnięta staruszka. Złapałem wózek i jednym pociągnięciem wystawiłem go za wielki próg jej mieszkania. Inni pouciekali w popłochu. Zostałem tylko ja i potrzebujący pomocy. Tomas, dziękuję ci. Dziękuję z całego serca, że mnie nie zostawiłeś. Niemal przez łzy dziękowała mi Linda. Drobiazg, odrzuciłem z uśmiechem. Linda podziękowała jeszcze raz i wyjechała na zewnątrz dość szybko, jak na swój wiek. Podbiegłem do Jacka, który zawołał mnie jeszcze raz. Co jest? Mogę się zabrać z tobą? Rodzice wyjechali i zabrali auto. Nie mam gdzie spierdolić. Jasne, chodź ze mną. Uratowałem właśnie drugiego człowieka dzisiejszego dnia. Wsiedliśmy do auta i odjechaliśmy w popłochów, w kierunku głównej ulicy. Włączyłem radio i spytałem w końcu Jacka. Kurwa jego mać, co tu się do chuja dzieje? Na ulicy panowała totalna anarchia.
koniec świata. Zaczął się koniec świata. Wszyscy chcą się uratować. Odrzekł Jack. To układało się w logiczną całość. Wreszcie odetchnąłem i zrozumiałem, co się wydarzyło przez ostatnie minuty. Nagle straciłem panowanie nad autem i uderzyłem w latarnię, która spadła na auto, więżąc nas. Kawałki metalu z mojego dachu wbiły mi się w głowę. Czułem, jak ostre jak żyletki kawałki dachu rozcinają mi skórę na głowie. Niesamowity ból. Słyszałem tylko cichy głos. Mój głos. Usłyszałem tylko: nie jesteś złym człowiekiem, Tom. Wszystko pociemniało. Obudziłem się na ulicy. Leżałem na plecach, patrząc w niebo. Zanim nie stwierdziłem, że wciąż żyję, niebo było szare. Uspokoiło się. Burza nieco osłabła. Podniosłem się. Na ulicy widziałem kawałki mojego auta i ślady opon. Jack odjechał. Ten pierdolony gnojek mnie zostawił na pastwę losu. Przetarłem krew płynącą po czole. Ulice wyglądały jak pobojowisko. Wyglądało naprawdę jak po apokalipsie. Puste, zrujnowane. Ani żywej duszy. Poprzewracane latarnie. Wybite okna i wyłamane drzwi. Wszędzie. W kilka chwil tętniące życiem czyste, miłe i zadbane miasto zmieniło się w ruiny. Może to moja krwawiąca głowa. Może to ta burza. Ale miałem wrażenie, że wszystko poszarzało. Że straciło kolor. Poszedłem przed siebie. Kulałbym tak dalej, gdyby nie głos. Głos w mojej głowie. To znów był mój głos. Oj, Thomas. O, stary. Głos odbił się echem w uszach. Kim jesteś? Nie wiedziałem, o co zapytać. Głos wyobraźni. Wypaliłem pierwsze, co przyszło mi na myśl. Ja? Jestem tobą. Głupie pytanie. Nie poznajesz mnie? Zapytał szyderczo. Spojrzałem na cały ten burdel wokół mnie. Potrzebowałem pomocy. Co robić? Spytałem nowego lokatora mojej głowy. Idź przed siebie. Idź, póki nie zobaczysz kogoś. Tak zrobiłem. Szedłem, a raczej szliśmy w ciszy przed siebie. Czasem głos gwizdał jakieś smutne piosenki. Jednak nie zwracałem na to uwagi. Więc mówisz, że jesteś mną? Przerwałem niezręczną ciszę. Tak, Thomas. Jestem tobą. A dokładniej częścią ciebie. Jestem Telok. Ciekawe imię. Musiałem mocno dostać w łeb. Mój mózg stworzył faceta o własnym charakterze. Nawet nadał mu imię. Dobra robota, mózgu. Spójrz, człowiek! Telok wykrzyknął to z satysfakcją myśliwego, który znalazł bezbronną zwierzynę. To był Jack. Czołgał się. Był poturbowany i pobity. Podbiegłem do niego i podniosłem. Zabrali auto. Ja przepraszam. Oni... Tom! I co? Pomożesz mu? Zostawił cię. Zostawił. Samego. Krzyczał Telok. Thomas, widzisz tamten pręt? Spojrzałem dokładnie na pręt, o którym mówił Telok. Podnieś go. Zabij zdrajcę. Nie wiem, co we mnie wstąpiło, ale Jack raz już mnie zastawił. A Telok raczej chce, bym przetrwał. Podniosłem pręt i beznamiętnie wbiłem w serce Jacka. Tak jak łowcy wampirów wbijają kołki osikowe. Chłopak jęczał i zamknął oczy. Polała się krew. Brawo, Thomas. Brawo. Zaaprobował Telok. Co ja... Co ty? Co my zrobiliśmy? To, co było konieczne. Znałem tego człowieka od kołyski. Nie skrzywdziłby muchy. Dlaczego? Dlaczego on? On był... złym człowiekiem. Kurwa. To zaczęło mnie przerastać. Stałem się pierdolonym psychopatą. Moje hamulce moralne okazały się niczym w starciu z Telokiem. Moje ręce kurczowo trzymały zakrwawiony pręt. Co ja najlepszego zrobiłem? Zacząłem uciekać. Prawie się rozpłakałem. W oddali zobaczyłem Emily, moją najlepszą przyjaciółkę. Była uroczą 16-latką. Dość rozumna jak na swój wiek. Chciałem jej pomóc, ale wiedziałem, że Telok ją skrzywdzi. Zaryzykowałem. Emily! Krzyknąłem najgłośniej, jak umiałem. Odwróciła się i ze łzami w oczach pobiegła do mnie. Zwierzyna podchodzi! Zaszeptał Telok. Jej nie skrzywdzisz! Powiedziałem przez zaciśnięte zęby. Jesteś pewien? Zerżniesz ją. A znając ciebie, zabijesz po wszystkich.
jesteś mordercą. My jesteśmy. Chciałem zgwałcić, a potem zabić. Nie! Emily zbliżała się, a Telok sadystycznie zarechotał. On ma rację. Przecież nie jestem złym człowiekiem. Zacisnąłem dłonie na pręcie, a kiedy Emily chciała paść w moje ramiona, uderzyłem ją w głowę. Padła jak mucha. Przestałem się kontrolować. Błagała o litość, a ja się śmiałem. On się śmiał. Zgwałcił ją, mimo że prosiła o litość, a potem zabił. Co za bestia. Potwór. Ten skurwysyn ją zabił. Dość! Wydarłem się najgłośniej, jak umiałem. Co się stało, Thomas? Zapytał szyderczo Telok. Teraz ty zginiesz. Słyszysz? Zginiesz tak jak oni. Darłem się jak opętany. W zasadzie byłem opętany. Padłem na kolana i podniosłem pręt ku niebu. Co chcesz zrobić, Tom? Wbiłem sobie kawałek metalu prosto w brzuch. Łzy poleciały mi z oczu, a krew trysnęła ze mnie na kilka metrów. Ucichł głos w mojej głowie. Ucichła burza. Ucichło wszystko. Usłyszałem tylko cichy głos. Mój głos. Usłyszałem tylko... Nie jestem złym człowiekiem, Teloku. Nigdy nie byłem. Wszystko pociemniało. To był koniec. Czułem to. Ale wiesz, co było najgorsze? To było kłamstwo. Telok był tylko wytworem mojej chorej wyobraźni, która potrzebowała fizycznego bodźca. To nie on był zły. To ja byłem zły. Ja byłem potworem. Zawsze nim byłem. Miałem nadzieję, że w końcu i moje myśli ucichną, a ja pozostanę tylko wspomnieniem. Myliłem się. To była zwykła niedziela. Był początek lutego. Za oknem topniały ostatnie zaspy śniegu. Na okrągło lał deszcz, a chmury były czarne, jakby zwiastowały apokalipsę. Pogoda jak w Irlandii. Leżałem na łóżku już dobrych parę minut. Znów śnił mi się koszmar. Całkowicie pobudzony wstałem z łóżka i powędrowałem do salonu. Idąc przez ciemny korytarz, poczułem się jak bohater horroru. Jak myśliwy, który tylko czeka, aż przestraszona niewinna ofiara wynurzy się zza rogu. Czy wiesz, jak wygląda prawdziwe zło? Czy widziałeś kiedyś kogoś, kto jest uosobieniem najczystszego zła? Czy poznałeś kiedyś człowieka, który mógłby odegrać rolę szatana w twoim najgorszym koszmarze? Mijam kogoś takiego codziennie przed lustrem. Ja jestem kimś takim.